7:09. Twój początek dnia. Drodzy Państwo, witamy kolejnego gościa. Jest z nami pan profesor Wojciech Polak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A z panem profesorem mam nadzieję porozmawiać szerzej o jego książce Opresja, ilustrowana historia PRL, ale to nie jest tylko historia, jak już możemy się dowiedzieć, trzymając w dłoniach tę pozycję, bo pan profesor nie tyle obserwuje i przypomina to, co się wydarzyło dla tych, którzy być może już nie pamiętają albo urodzili się zbyt późno, żeby pamiętać, ale także przestroga, bo jest wielu takich, którzy obawiają się, że czy tamten system, może jeden do jednego to nie, ale metody używane wówczas mogą powrócić. No tak, no ja powiem wyraźnie i nazwijmy to odważnie. No te metody niestety powracają. Powracają to, co przeżywamy w Polsce w ostatnich tygodniach, miesiącach, rozmaite działania, które mają miejsce w zakresie polityki. Może to nie jest jeszcze stan wojenny, może to nie są jeszcze metody PRL-owskie, ale one do nich już wyraźnie, do nich wyraźnie nawiązują. Pojawiają się więźniowie polityczni, pojawia się lekceważenie prawa, pojawia się łamanie praw człowieka rozmaite, więc to jest książka, tak, książka jest w jakimś sensie ostrzeżeniem. Ona opisuje PRL, ona opisuje ten system panujący w PRL-u w sposób szeroki. Mam nadzieję, że ciekawy, bo to nie jest książka na zanudzenie czytelnika. To jest książka, w której są i anegdoty, i ciekawostki, i pewne wątki, które mogą się wydawać poboczne. Ale to jest książka, której głównym celem jest opisanie właśnie opresyjności tego systemu. I ostrzeżenie, że to wcale nie musi być historia skończona. Mm-hmm. Na pewno nie jest sposobem na zanudzenie, dlatego też, że to jest głęboko ilustrowana pozycja i nawet jak się teraz patrzy na te zdjęcia zawarte w pozycji, w książce, no to rzeczywiście możemy sobie przypomnieć, jak wyglądały choćby zimy za PRL-u, możemy sobie przypomnieć także takie lifestyle'owe, można powiedzieć po młodzieżowemu, oblicze PRL-u, taka codzienność, powiedzmy sobie wprost, również za PRL-u, choć oczywiście dużo jest właśnie przypomnianych faktów. Zaczyna pan, panie profesorze, od stalinowskiego terroru. Czyli to jest ten moment, który w tej książce wybrał pan jako początek tych opresji. No tak, to siłą rzeczy, chociaż trochę jest także o prehistorii PRL-u, jak doszło do stworzenia tego systemu, tego państwa. Natomiast oczywiście stalinizm, potem epoka Gomułki, te przełomy, które miały miejsce, okres Gierkowskiej, pewnego powrotu nadziei u ludzi, Solidarność, te wspaniałe momenty, wybór papieża Jana Pawła II, ale potem także stan wojenny i te ciemne lata 80. Tutaj staram się tak działać trochę niekonwencjonalnie, wzmacniać wątki, które są dzisiaj słabo znane, no bo opisuję kryzysy, ale na przykład nie zapominam o sprawie Krzyża Nowochódzkiego na przykład, albo w ogóle na Nową Hutę, na Kraków zwracam tutaj dużo uwagi, zapomina się o nim. Są czasami wątki, które można uznać jako za mniej ważne, a nie słusznie, no bo pamiętajmy o jednej rzeczy, no PRL był PRL-em, ale w tym PRL-u żyli Polacy. Polacy uważali Polskę za swoją ojczyznę. Jeżeli pracowali ciężko dla Polski, to nie pracowali po to, żeby Bierutowi i Gomułce było przyjemnie, prawda? Ale pracowali dla ojczyzny. Więc ci Polacy, którzy odbudowywali Warszawę,
działali dla ojczyzny, dla swoich współbraci. Tak więc musimy tu rozróżniać te dwie rzeczy. Po wojnie dokonaliśmy na przykład wielkiego dzieła odbudowy zabytków. To Niemcy się łapią za głowę, gdy widzą na przykład odbudowany zamek w Malborku, prawda? Bo oni, dla nich to jest ich zamek krzyżacki tylko i wyłącznie, chociaż dłużej był w rękach polskich niż krzyżackich. No ale oni nie dowierzają, że Polacy z kompletnej ruiny ten zamek aż tak odbudowali. A myśmy dokonali wielkich dzieł wspaniałych, dlatego też piszę o tych sprawach, o ochronie zabytków, czy też o przywróceniu żubra, prawda? Przecież te żubry były prawie na wyniszczeniu. Dzisiaj mamy potężne stado, eksportujemy do Hiszpanii. Hiszpanie chcą wskrzesić żubra u siebie, prawda? Dzięki temu, że myśmy tego żubra uratowali przed zupełnym wyginięciem. Więc piszę także o tym wielkim dziele Polaków, którzy wbrew tym opresjom, wbrew temu bezsensowi, wbrew tym absurdom PRL-owskim potrafili tak dużo zdziałać, tak dużo zrobić. No tu na to miał wpływ także ogromny Kościół katolicki, którego komunistom nie udało się podporządkować, który był takim symbolem polskiej autonomii, polskiego oporu, i Polacy modląc się do Boga, chodząc do kościoła, manifestując swoją wiarę, potrafili także żyć w sposób godny w tych niegodnych, złych, okrutnych warunkach. No właśnie, ale Polacy mimo wszystko wyszli z tej opresji zwanej, no tutaj nawet w tytule pańskiej książki, prawda? Jesteśmy silnym narodem. Jesteśmy silnym narodem, to nas zaszczepiło. No czy damy sobie teraz radę? Powiem tak, że w jakimś sensie to obecne zagrożenie, które wisi nad nami, jest no nawet bardziej niebezpieczne niż wtedy, bo to jest takie zagrożenie związane z pewnym lekceważeniem, pomijaniem pewnych wartości i chrześcijańskich, wartości także związanych z tożsamością narodową. I to płynie do nas z zewnątrz. Tutaj no, miejmy nadzieję, że nastąpi opamiętanie, zwłaszcza, że te różne posunięcia zmierzające do tego, żeby Polacy zobojętnieli na ojczyznę, na Boga, na bliźniego, one wymierzone są w nas samych. Jeżeli obecny rząd wykazuje przy tych wszystkich swoich niemądrych posunięciach wykazuje skrajną nieudolność w sprawach gospodarczych na przykład, no to za rok, za dwa, za trzy się na nas odbije. Poczujemy to na własnej skórze. Poczują także ludzie, którzy może nie przywiązują większej wagi do wartości, do tożsamości. Zrozumieją, że to wszystko są naczynia połączone, to wszystko ze sobą się łączy. Jeżeli się odchodzi od wartości, to odchodzi się także od normalności, a normalność związanych jest także z codziennym dobrobytem, z codziennym komfortem życia. To wszystko się łączy w jakiś jeden kompleks. Mam nadzieję, że wielu Polaków no po złych doświadczeniach ostatnich miesięcy zacznie to w końcu rozumieć. Miejmy nadzieję w takim razie. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Profesor Wojciech Polak był naszym gościem. Jego pozycja, najnowsza książka Opresja, ilustrowana historia PRL, wydawnictwo Biały Kruk, jest dostępna w sprzedaży. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie pani. Do widzenia. 7:09. Twój początek dnia.